Kurwa. Dobre. A, witam was. Z tej strony wasz wódz tego kanału podziemnego. Dzisiaj będziemy odpowiadać na różne pytania. Dobra, odpowiemy na pierwsze pytanie. Mr. Jagger 99, wracaj, wracaj, mistrzu. Już powoli mi się przejada oglądać po raz trzeci serię z Far Cry. Far Cry czy Condemned? Chcę świeżości na twoim kanale, czyli nowych serii i odcinków. Dzięki, dzięki, ale mistrzem nigdy nie będę i nigdy nie byłem. Więc będę się zastanawiał ogólnie nad nowymi seriami. Może jakiś horror czy coś. Więc trochę jestem dzisiaj wstawiony, więc ciężko myślę. Ale kurwa, ale kopię. Blade, nagrasz serię Max Payne. Big Boss zadał pytanie. Nie wiem, czy nagram, no. Chciałbym, ale no i z czasem ciężko. Mountain Blade by się przydał nagrać, a tutaj o, dupa. Czasu nie ma, nawet się zesrać. Blade, w końcu żyjesz? Będzie jakaś seria z widzami? Mokrowski Owal? I tak, i nie. Ciężko powiedzieć. Kiedy jeszcze będzie? Wszystko na spontana tak naprawdę. Aby Vena wróciła, nie? Nagrasz Silent Hill. Kubikurama.pl. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Znaczy, no, czytałem. Mam wielką nadzieję, że dobrze, ale chuj tam, wiecie jak ja czytam. Nagra Silent Hill, no przydałoby się, bo to dobry horror, zwłaszcza jedynka. Kiedyś przeszedłem kilka razy jedyneczkę. Seria z The Walking Dead. Dairon chyba, jak się dobrze czytam, no czyli przeczytałem dobrze. The Walking Dead, czy jak to się kurwa czyta? The Walking Dead chyba. Dobra, no czekaj, serio, przecież ja mam. Zdaje się. Kurwa, ja chyba mam. Jakie gry masz w planie? No na pewno Survarium. Mountain Blade dokończyć. Muszę się postarać dokończyć, znaleźć czas. A, zadał to pytanie. Czekaj, kto to zadał, kurwa. Nevax. No, Mountain Blade dokończyć. Jakieś inne tam serie mam. Nie wiem, czy mi się uda skończyć. To chyba Stalker? Kurwa, ale zabiegany ja pierdolę. No horror bym jakiś zrobił, ale mówię, ciężko na razie. No Survarium, myślę, że na bank będzie. Mountain Blade. A kiedy to nie wiem, jak Vena przyjdzie, nie? Blade, co powiesz o graniu Silent Hill 5 albo Far Cry 3? Dixon J. Silent Hill 5 to tak mi się średnio podoba. A Far Cry 3 no to grałem, aż się zesrałem. To już nie to samo co jedynka. Gra musi mieć to coś, przynajmniej dla mnie. Ale ogólnie gra nie jest zła, nie? Można tam tak ponapierdalać, ale do nagrywania jakoś nie czuję się. Szukamy pytania. O, hurra, Blade wrócił z martwych. Nagraj Gotika. Schon. Czy
chuj wie jak się czyta. Coś to sorry. Don't worry. No, Gothica bym nagrał w sumie. Dwójeczkę chętnie. No skruka, ale no... Raz, że tego od chuja już jest. A po dwa to nie będzie takie hopsiu. Tak szybko, nie? Ale śmiesznie by było na pewno ogólnie. Myślę, się tak zastanawiam. Trochę czasu trzeba na to też poświęcić. Kiedyś dobry byłem te klocki w Gothiki, jeśli chodzi. No, tak. Dwójkę, trójkę byłem, myślę... Jakiś może mistrzem nie byłem, ale no znam, prawie tam wszystkie takie myki, nie? Wiedziałem, gdzie są jakieś sekrety i inne pierdoły, nie? Jakieś tam ciekawostki, triki, nie? Ogólnie mocno mnie ciągnęło. Dobra, co tam dalej? Kriup jakiś? Taki nick kolesia, co zadał mi pytanie. Dawaj, Blebeliar... Co? Dawaj, Blebeliar gotuje... Jak kiedyś co kurczaka robiłeś. Ha! A kurwa, no... Może zrobię kiedyś coś takiego. Coś śmiesznego. Ale ogólnie żywność trzeba szanować, nie? Blade, masz zamiar nagrać coś z widzami? Jakubek Kaniusek zadał pytanie. Nie mówię, że nie. Czekam na propozycje ciekawe. Oglądam cię trochę czasu, zastanawiam mnie, co myślisz o Gimperze. Kuba Maciejewski. Gimper to po prostu... Jak to powiedzieć, tak w delikatny sposób. Dzieciak, który się dorobił, nie? Poprzez różne kontakty, poprzez trochę sprytu. No, w sławę się dorobił. No i dobrze, niech sobie ma sławę, ale każda sława kiedyś minie. Tam trochę pieniędzy zdobędzie, zarobi, ale to wszystko minie. Dla mnie to po prostu to wszystko, co on robi, to jest jakiś taki sztuczny pokaz i tak dalej. No i ponoć z pedałem chyba, czy gejem, nie wiem nawet. Nie wnikam, nie interesuje mnie to. Ale po prostu koleś jest sztuczny ostro. Tak przynajmniej ja uważam. Cwaniaczek taki. Cwaniaczek, oszust. Nie jest sobą. Ale mniejsze z tym, sobie żyje. Co tu jeszcze ciekawego napisaliście? No, zadał pytanie Polareczek. No, Blade, nagraj jakąś serię. Najlepiej z... jakiegoś dobrego horroru. Było. Jak za dawnych czasów. No, mówię, no będę zastanawiał się nad jakimś horrorem. Max Felczak zadał pytanie. Hurra, mam pytanie. Odpowiesz mi na pytanie? Kurwa. Nie wiem, gdzie to twoje pytanie było. Jeżeli ominąłem albo powiedziałem. A nie, to... A chuj, bo się pogubię, będę szukał to. Nie, może minąłem, może... Nie wiem, nie wyświetliło się, też czasem bywa, ale... A, H, D, S, F, kurwa, F, A, D, S, X, G, G, H, L. Kurwa, widz taki, zadał pytanie. I tak nie znajdziecie. Tak szczerze, masz coś z YouTube'a? Gdzie pracujesz? Jaki zawód masz? Pracuję w naturze, więc nic więcej nie mogę zdradzić. Coś jak drwal, coś w tym stylu, nie? No, ale nie jeszcze z tym. Czy mam coś z YouTube'a? Wcześniej to tam miałem ile? Stówę, dwie. Jak nagrywałem Minecrafta, to może miałem... Kurwa, no nie pamiętam ile mogę mieć. Z 500 może miesięcznie? Jak Minecrafta nagrywałem na początku? A nie robiłem to dla kasy, dlatego rzuciłem w pizdo ten Minecraft. Po prostu robiłem to dla siebie, a przy okazji kasa wpadała, nie? To zawsze miłe. Połączyć dwie rzeczy ze sobą jakby, nie? Pasję i trochę właśnie grosza wpadnie. A teraz to mój. Wcześniej to tam dwie stówy, stówę. To tak mówię w dużym skrócie, bo to jakiś tam okres. Jakimś tam roku, nie? Czy tam 2012, czy to w którym, już nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić konkretnie.
A teraz to gówno całe, nic nie idzie. Jakoś tam, nie wiem, w ogóle chujowo naliczę. A mnie to teraz zwisa. Znaczy, zwisa mi w ogóle, nie? Ogólnie, co to zapłacisz za coś? Stówę więcej dostaniesz, żeby tutaj pocić się, czy co? Robię to dla siebie i dla was też, nie? Znaczy dla was, no kurwa, no jak robię coś dla siebie, to robię to w domu, nikomu tego nie pokazuję, ale jak chcę się podzielić z czymś czy coś i ktoś się uśmieje, się pocieszy z tego, nie wiem, jak zajoba leczę na przykład, grając w jakąś grę, czy nie wiem, no, bo to fajnie zawsze, nie? Już chuj z tymi pieniędzmi, to nie są jakieś, kurwa, miliony, tak? Są 100 czy 50 zł miesięcznie, kurwa, to jest cały chuj. Pójdź do sklepu i nie ma tego. Kupisz jedzenie i tego nie ma, tak? Kilka browarów i chuj. Ale ogólnie zawsze to miło coś wpadnie. Ale nie jest jakimś to moim celem. Żeby to było moim celem, to bym jakieś parodie wymyślał, kurwa, jakieś ukryte kamery, chuj wie co. Ale nie chce mi się, raz, a po dwa to nie warte świeczki po prostu. Jakbym lubił to robić, to bym robił, nie? Muszę po prostu to lubić robić, nie? Muszę lubić daną rzecz. Jak lubię daną rzecz robić, to robię. Ogólnie nie patrzę na zysk, nie? Jeśli chodzi na YouTubie. Mam pracę, do niej chodzę i tam zarabiam. No, na YouTubie, czy bym chciał zarabiać, to nie wiem. Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę. Dłuższy temat. I tak, i nie, tak naprawdę. Ale to nie jest moim jakimś celem, tak? Po prostu tutaj... To jest takie jakby moje hobby, trochę odskocznia. Od... tego świata. Takiego realnego, poważnego. Tutaj rzucam kurwami mięsem. I się wyżywam na gierce. No i to wszystko, no. Tak naprawdę. Nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. A jak coś wpadnie, no to zawsze miło. Tak. No jak nic nie wpadnie, no to trudno. Na to nie liczę. Ale zawsze miło, tak jak wy znajdziecie dychę, czy gdzieś na chodniku, czy znajdziecie jakąś kasę, no to zawsze miło, nie? No, ale mniejszy z tym. Kolgare. Kolgare? Zadał pytanie. Kolgare czy Kolgare? Chuj wie, nie umiem czytać po prostu, bo to po angielsku piszecie jakieś te nazwy, ja po prostu te klocki słaby jestem, zawsze byłem. Kolgare 37. Dobra, pyta się, zrób serię Bioshock. Podobny klimat jak w Call of Cthulhu. Może i tak, ale jakoś tam kurwa, no nie wiem, jakoś mnie ta gra jakoś tak nie może, jakoś nie... Nie, jakoś nie przyciąga mnie, odpycha, nie wiem czemu. Raz, że nie w nią nie grałem, tylko widziałem te display'e i tak dalej. Nie wiem. Musiałbym jeszcze kiedy może wrócić. Jeszcze dopisał, zrób modną ostatnią serię, na przykład gotuj z Bladem. Na początek polecam proste danie. Raczej drink. Szlanka z wódką. Chuj wie, kurwa. Może? Chuj wie, kto wie, co mi odpierdoli, co będę nagrywał, co będę robił na tym kanale dalej. Czy tylko let's play'e. No i pasty też, kurwa, opierdalam się ostro z tymi pastami. Też z moim czytaniem to jest, kurwa, na kaco to się jąkam jak skurwesyn. Maxter Williams pyta się, Blade, nagraj jakiś horror, twoje serie horrorów są najlepsze i bardzo mi się ogląda, pozdrawiam cię. Ja cię też pozdrawiam, też tak uważam, że horrory u mnie to są mocną stroną, zwłaszcza te takie, które trzeba iść jak po sznurku i trochę pomyśleć i powkurwiać się, nie? Tak mi się wydaje, że właśnie moja mocna strona to jest właśnie horrory, nie? Że najlepiej się jakby odnajduję w nich. Też popieram to zdanie. Zdanie, krytykę. Mówię, zastanowię się jeszcze. Ogólnie, no kurwa, z czasem ciężko, naprawdę jest ciężko z czasem, nie? To jest właśnie najgorszy minus. Żeby człowiek trochę mniej pracował, mniej miał tych rzeczy na głowie, to bym więcej nagrywał. Ale tak to jest. Big Boss. Masz dziewczynę? Znaczy, zadał pytanie. Masz dziewczynę? Zrobisz serię Max Payne? Pokażesz się kiedyś na YouTubie?
Jak wyglądasz? Twarz? Ja, czy jak wygląda? Pokażę się. No, myślę, że nie. Na tą chwilę mówię nie. Twarzy nie pokażę, na tą chwilę, ale nie wiadomo, jak tam czas pokaże. Czas pokaże, czy twarz pokaże. Najwyżej w kominiarkach, jakichś w chustach, chuj wie w czym. Max Payne 3, no to nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Zrobiłbym, ale... Ale z czasem ciężko, są inne też gry, ciekawe. To też nie jest zło. Nie wiem, jakbym się wczuł w tą grę, ale no mniejsza z tym. Masz dziewczynę? Mam dziewczynę. Jest dobrze. Dziś jest dobrze, jutro chujowo i tak w kółko. Jak ktoś gdzieś na mnie, nie? Geralt z Rivii. Zadał pytanie, ty jeszcze nagrywasz? Hehe, ile to już lat? 6? O kurwa, może leniwe. Może z 5? A może i 6? Najważniejsze i najciekawsze pytanie to kiedy Mounted Blade? Bogosław Hardkorowski. Dobre pytanie, kiedy Gwena wróci? Tego wam nie mogę powiedzieć, bo sam nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Go 1. No to pytanie. Mistrzu, będziesz kiedyś robił jakąś ze strasznych gier, jak Quake 4 albo 2? Czy są straszne? No nie wiem. Szybciej, może czwórka ma trochę tam groza, ale to cały... Jak dla mnie to cały chuj, co tam groza jest w ogóle. Szybciej te jump scenki są, ale tam chyba chuj co... Cały chuj co tam jest i czwórce. Przynajmniej ja tej gierki żadnej, znaczy z tej serii gierki się nie bałem, z tych Quake'ów. Może jakieś jump scenka była, czy dwa, czy coś, to może tam trochę drgnął. A to kiedyś było. Albo jako strategię typu... AOE? AOE. Co to jest AOE, kurwa, typu? AOE, typu AOE, kurwa, coś mi to mówi, ale... Sprawdzę zaraz, szybko. I sobie przypomnę. A! Age of Empires, no tak. Oj, długa by ta seria była. Ale też dobra gra. Heroes of Magic and Magic albo RPG. Co? RPGów? Typu... FIF? The Complete Collection. Grafika nie rozwala, ale fabuła już na pewno. Lub typu... Gothica, Fable... No, Gothica szybciej jak już. Dark Nexo za to pytanie. Wolisz lewego czy prawego Twixa? Dwa. Z lewego i z prawego. Zadał pytanie. Red Blackout Solins. Masz jeszcze kontakt ze Chris Lee, kurwa. Pamiętam, że była beka, jak graliście w Nesport Speeda czy Minecrafta. No i kurwa była. A najlepsze było to, że on nie wiedział, że było nagrywane. Kurwa, no. Ale to mnie jeszcze z tym. Aj. Kurwa, to były czasy, a wszystko leci, ja pierdolę. Dobra, chuj tam. Co tam dalej? Delibro. Blade, osobiście czekam na Mount and Blade. Nie wiem, czy dobrze napisałem, a jak źle przepraszam. Czekam na odcinek. Ja też przepraszam, jak źle przeczytałem wasze niki. Musisz czekać na razie na Venę, no nic sobie nie poradzę na razie. Trzeba cierpliwie czekać. Jak się nudzisz, możesz zawsze od początku obejrzeć Mounted Blade. Od chuja przecież odcinków ta seria jest najdłuższa, zdaje się, od wszystkich. Chyba tak, zdaje się najdłuższa. Ty, Hupel, czym ty się zajmujesz ogólnie? Do szkoły chodzisz, czy jakąś robotę masz? Mam robotę. Tak jak odpowiadałem wcześniej, w naturze, przy drzewach. Piro 133, zrób serię. Creative Sive?
Goose, Assembly, Talisman, Lego, Lord, Hobbit, kurwa, Skyrim ewentualnie daje coś, co nie jest na top seller od Wiedźmina. GTA 5, żegać się chce. Jak dasz coś innego, też będzie dobrze, mikrofon dobry masz. Kurwa, no nie wiem, no, Wiedźmina bym szybciej nagrał, bo grałem niedawno, taką osobie. Mi szczególnie Wiedźmin podobał, książki przeczytałem, ale to dłuższa historia. Gry też nie są złe, wiedźmińskie. Skyrim, oj, swój długi, oj, to by kurwa, grałbym, końca by nie było. Chyba, że na skróty i fabularnie tylko. Dzwonek i cyferki. Zapytał. Mentorze, zajebiście, że wciąż jesteś. No ja też się cieszę, że ty jesteś i że ja jeszcze jestem. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie wam dziękuję za komentarze, za pytania. Chcecie, zadajcie pytania. Będę starał się odpowiadać. Podkreślam, będę się starał w miarę możliwości. No i tyle. No i zobaczymy, może coś, jakaś seria niedługo wyskoczy. Kto wie. Trzeba być dobrej myśli. No dobra, to się będę z wami żegnał. Jak coś, to będziemy w kontakcie. Piszcie, komentujcie i tak dalej. La, 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 la. La, 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 la. Może Seven Days for Die, czy jakoś tak? Nagram? Kto wie. No dobra. Luli, 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 idę spać. A wam mówię, cześć i pozdrawiam wszystkich. No to... Siemanko.